trzasnąć jakieś remonty w domu czy w mieszkaniu. Możemy to zrobić sami, ale nie zawsze mamy czas, bo akurat ta dziedzina nie jest naszą najmocniejszą stroną. Można rzecz jasna, jeszcze wziąć się za to z przysłonkowym szwagrem, ale to prędzej wyjdzie wyprzedaż monopolowym, a zamiast remontu bajzer w mieszkaniu. Trzeba więc zatrudnić fachowców, a jak wiadomo, fachowcy w naszym kraju to prawdziwa elita. Nieraz elita meneli, ale zawsze to najlepsi z najlepszych. Trzeba, warto jeszcze dodać, że zamawiając taką ekipę, można trafić na gwiazdy programu Usterka. Zobaczcie, jak to widzi kabaret od siedmiu boleści w Styczu pod tytułem Remont. Remonty, remonty! Przecież nie będę tego robił sam! Trzeba wezwać jakąś ekipę! O, może ci! Halo, czy to usługi budowlane od A do Z? To! A z tapety zdzieracie? Śmieszne, śmieszne! A, wiem, proszę pana, bo ja sobie chciałem w mieszkaniu remont zrobić. Co se pan rób? A, śmieszne, śmieszne. Dobra, dobra, jaki to adres? Wawelska 11 przez 5. Heniu, Wawelska 11 przez 5, notuj! Dobra, zanotowane. A, proszę pana, co tam się stało? Jeszcze nic. A to po co dzwonisz? No dobra, ścianki, kafelki, gipsy o ścianę pomalować. No wie pan, żeby ładnie było. Rozumie się. A kiedy panowie będą? Już jesteśmy! Henie, chodź! Tu dwa koki, tam dwa koki i całą ścianę walimy w powietrze! Uch, szefie, ale... No nieźle, nie? To nie ta ściana, panowie, tutaj jest plan! Heniek, patrz, tu jest rura z gazem! Szanowny panie, zadzwoń do gazowni, żeby kurek zakręcić. Nie teraz! Nie teraz! Teraz pić się chcę! Dobra, panie, to są kafelki, wodzie, gipsy, nogi, ściany tutaj. O, gościa pan ma. Sąsiad, sąsiad, ściany nie mam. Ja też nie mam. No, no, integracja, integracja, moja no ściana ma być. Panowie, zróbcie to z tym. Mógł się pana, gdyby pan wcześniej powiedział, że ma pan plan i ma pan projekt, to byśmy do tego inaczej podeszli. Zburzył nam pan całą koncepcję, teraz trzeba tu fachowca, my się poddajemy. Ale żeby nie było, to 300 zł za fatygę. Drażliwy temat, pójdę odpalić auto. Dam 200. No dobra, niech będzie moja strata. O, pana, tak? Do widzenia. Powodzenia. Kurde, co za ludzie. O, może z huralami będzie lepiej. Halo, czy to Baca i Bez? A tak dokładnie, spoczam się takie. Halo! Ja jestem do ducha. Halo! Halo, weźmy te pełne. Halo, gdzie pan jest? Tak, to gdzie, w biurze rzędzie. To dobrze, bo ja sobie chciałem w mieszkaniu remont zrobić. A to pięknie, serce się raduje, słoneczko zakopane świeci. Hej! No, ciota, ja mam tu szpachle, kabelki, gipsu, przede wszystkim ścianę zamurować. Pomalować to wszystko, żeby ładnie było. Już ekipa zmontowana, już wysyłam. Hej! Do widzenia. Ejo! Witam was, ekipa z Podsamiski Tater. Przywiozłem wam ekipę, kapelem i Barusia. Baruś, posypej za pana. I ma kundzierza. Akurat ja w zasadzie do samego Gdańska stoimy. Dobra, proszę panów, tutaj macie plan, przede wszystkim kafelki, siaki, kładzie. O, jako... Ale tu ściany zamurować. Jaką przyziemniotem mam, dudków nie widzę. Jakaś zajeszka by się przydała. Ile? To 600 zł, no panie, Barusia, Barusia, musiałem konia mi od Maryi odciągać. Dobra, proszę panów, tutaj macie plan. Ścianki, kafelki, kładzierek. O, ściany zamurować przede wszystkim. To się później zrobicie. Teraz gadacie, gdzie jest drzewo i stawiamy chałupę. Jakie drzewo? Jak to jakie? Jest drzewo, jest chałupa. Nie ma drzewa, to jest dupa, no. Nie ma drzewa, to są kafelki, ścianki, kładzierek i trzeba przede wszystkim ściany zamurować. Po nocku chcecie powiedzieć, że nie macie drzewa? Nie ma. Panie, my tylko w drzewie robimy. Żegnamy się. Dajcie zagryć ją, bo kapelo! Kurde! Do szefa ze sztuka.
No. Bo ja sobie chciałem w mieszkaniu zrobić. No. Karpetki, kładzie, ścianki, ręki, co? Ściany zamurować przede wszystkim. Chyba pomalować to wszystko, żeby ładnie było. No i co? Może mi pan jakąś ekipę przysłał? A to tak, ekipa jest zbudowana. No co? Dzień dobry. Zdzisław N. Roman S. My jesteśmy gwiazdami programu UST. No, fachowcy! No coś w tym stylu. Pan tu mówi, co trzeba zrobić, a ty robisz, szukaj kamery krwi. No to wie pan, no pan ma tu plan. I to kofelki kładzie, ścianki, ręki, co? A tu jak pan widzi, no to ściany trzeba zamurować. I wie pan, pomalować to wszystko. Dobra, mam się jak. Ja to nic nie widzę, czysto. No to wie pan, to powodzenia, do widzenia. Okej, okay, ale jeszcze jakaś zaliczka. Ile? 500, wie pan, gwiazdy telewizji. Ma pan, więcej nie ma. Dobra, na początek wystarczy. No to do widzenia, no i wie pan, powodzenia. I no siema Heniu, ty słuchaj, bo ja coś z Ronkiem taką sprawę mam, nie? Ty kafelki kładłeś? No bo ja porozkładałem i co? Aha, od środka, nie? No bo ja myślałem, że od ściany. Ty, a te kafelki to po co? Nie wiem, to jakiś on pomnik chce. Ty słuchaj, a murowałeś kiedyś, bo tutaj taką dziurę trzeba zamurować. Ty, a regipsy kładłeś? Bo Rumuś będzie kładł, co nie widzi? Widzi, regipsy duże są. Co jest? Miało być zrobione! Ten tam gada przez telefon, a ten tam coś grzeje! Szurbowo! Stała się rzecz tragiczna. Ściany są za krzywe. Nie możemy się za to podjąć. Zabranie nam etyka zawodowa. A pieniądze? O to, co pan dał, to na początek wystarczy. No jeszcze takiego obiada idę... Wynocha! Poszli mu! Poszli! Przez pana przemawia! Sąsiad, tak na ciebie patrzę, to mi cię żali się też takie baloniki zdobać takie. Sąsiad, tak ty gadasz, a to jakiś pomysł o tym masz? No słuchaj, ja mam pełno pomysłów. Jak elektroda. Tak. Mamy jedną dziurę, wybijemy drugą. Chodź! Nie no coś, ty sąsiad zgórnia! Sąsiad, ty co teraz? Za pomysł! O, zapomnę, ty się to ja teraz tutaj przeciąg ma. Zaraz przeciąg stereo. Sosia, co to było? No jak to co? Metro masz.